W Białymstoku ma teraz też na otwarcie grobów bliskich. Wdowa po Aremie Rybickim Małgorzęta zwróciła się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o cofnięcie tej decyzji. Przymusową ekshumację będziemy traktować jako bezczeszczenie jego szczątków, napisała w liście. Prokuratura Krajowa na razie milczy, a tak odpowiada wdowie poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Łapiński. Jeśli założymy, że ekshumacja jest bezczeszczeniem zwłok, no to w ogóle pozbawimy prawa prokuratury do ekshumowania jakiegokolwiek ciała przy jakiejkolwiek sprawie. Powinni prokuratorzy maksymalnie starać się wyjaśnić rodzinom, dlaczego to jest i po co to jest, i maksymalnie zapewnić rodziny, że to będzie robione z poszanowaniem godności ciał osób zmarłych. Rodziny ofiar są podzielone, część chce lub nawet domaga się ekshumacji, by mieć pewność, że w grobie znajduje się właściwe ciało. Część jest ekshumacji zdecydowanie przeciwna. W śledztwie smoleńskim ekshumowano do tej pory 9 ciał. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych ekshumacji można dokonywać od 16 października, czyli od dzisiaj, do 15 kwietnia. Słuchasz informacji TOK FM. Donald Trump domaga się testów na narkotyki przed następną telewizyjną debatą ze swoją polityczną konkurentką. Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych zarzucił Hillary Clinton stosowanie wspomagania. To dzięki niemu zdaniem Trumpa jest ona tak energiczna podczas debat telewizyjnych i zachowuje się wówczas inaczej niż normalnie. Jesteśmy jak sportowcy, a oni muszą przechodzić testy. Uważam, że powinniśmy zrobić test na narkotyki przed debatą. Dlaczego nie? Powinniśmy zrobić taki test, bo ja nie wiem, co się z nią dzieje. Ja jestem gotowy poddać się takiemu badaniu. Ale swoich zarzutów pod adresem Clinton Trump nie poparł żadnymi dowodami. Przypuścił swój najnowszy atak po serii dotkliwych ciosów, które sam otrzymał. Miliarder był w minionym tygodniu w ogniu krytyki po oskarżeniach o napaści seksualne na kobiety, których miał się dopuścić w przeszłości. Według sondaży jego szanse na zwycięstwo w wyborach spadają i są już znacznie mniejsze niż szanse Clinton. Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej daje największą szansę na całkowite wyleczenie, przypominali dziś o tym uczestnicy Marszu Nadziei Rak to nie wyrok, który przeszedł ulicami Białego Stoku. Po zakończeniu marszu w białostockim Centrum Onkologii można było bezpłatnie zbadać poziom glukozy i cholesterolu, czy zmierzyć ciśnienie, a kobiety mogły wykonać mamografię. Dyrektor centrum Marzena Juczewska podkreśla, że problemem w Polsce jest wciąż niska zgłaszalność na badania profilaktyczne. W różnych regionach waha się ona pomiędzy 40 a 50%. Nie ekstra, lecz i niemarny wideoblog quasi kulinarny, a w nim świeca z Maxi Rzodkwi, mega pożywny kawał ciasta i kieliszek kurwazjera. To niektóre ortograficzne pułapki, z jakimi zmagali się dziś w Katowicach uczestnicy ogólnopolskiego dyktanda. Autorem tekstu jest językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego, profesor Andrzej Markowski. Jak mówi, pomysł zrodził się z panującej obecnie mody na gotowanie. W tekście pojawiło się również wiele wyrazów obcego pochodzenia, które weszły do polszczyzny. Był coach, kucharz, fanpage, hate, multikulti i matrix. Organizowaną od blisko 30 lat narodową klasówkę napisało ponad 900 osób. Zwycięzca, którego nazwisko mamy poznać wkrótce, otrzyma 30 tysięcy złotych i tytuł mistrza polskiej ortografii. Pogoda. W nocy na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie mgły. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu oraz na Pomorzu miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na szczytach Tatr słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 2 na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 6 na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr na wybrzeżu okresami dość silny. W poniedziałek sporo chmur. Temperatura od 6 do 14 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. Pięknie się kłaniam i teraz ta moja ukochana godzina w Radiu TOK FM, czyli Na Kłopoty Kolińska. Ale dzisiaj nie będę opowiadała takiej jednej historii, jednej osoby i próbowała jej pomóc. Chcę opowiedzieć o wielu osobach, a żeby to dokładnie policzyć, to jest 8,5 miliona osób w Polsce, które skończyły już 60. rok życia. I dlaczego chcę o nich mówić? Sprawą łamania praw obywatelskich,
uwaga, łamania praw. Tych osób zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, a ja z takimi sprawami właściwie spotykam się codziennie, bo bardzo dużo osób, które się do mnie zwraca o pomoc, to są właśnie osoby starsze i nawet niedawno zdarzyło się tak, że sąsiadka mieszkająca dwa piętra wyżej poprosiła mnie o pomoc, bo jest osobą starszą, samotną, mimo że ma rodzinę, ale jest tak naprawdę samotna. Postanowiłam o tym, że będę o tym rozmawiała właśnie z przedstawicielką Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, panią Barbarą Imiołczyk. To jest raz. Panią Beatą Tokarz-Kamińską z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU. I oczywiście już żartowałam sobie, kiedy jeszcze nie byłyśmy na antenie. Musi się pani wytłumaczyć, dlaczego to jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Dzień dobry państwu. Zawsze odpowiadam, że EU jest po to, aby ludzie się pytali, aby przyciągnąć uwagę, abyśmy z naszymi działaniami byli zapamiętani, więc taka sprytna odpowiedź. Taki pomysł. Obie panie zresztą współpracują w takim zespole ekspertów powołanych właśnie przez rzecznika, pani Barbaro. Tak. Łączy nas współpraca w Komisji Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zresztą od już kilku lat. I wrócę do tego pytania. Czy jest aż tak źle, że musi Rzecznik Praw Obywatelskich zajmować się problemem osób starszych? No, prawa osób starszych to są też prawa człowieka i obywatela. To prawda, że starsze osoby raczej się nie skarżą. No, rzadko kiedy zdarza się manifestacja, gdzie starsze osoby bronią swoich praw, a już nie było nigdy takiej, gdzie ktoś rzucał petardami. Oczywiście poniekąd żartuję, ale z drugiej strony to jest taka gorzka moja uwaga, bo tak naprawdę te osoby rzadko kiedy walczą o swoje prawa. Znaczy, teraz na szczęście od kilku lat coraz silniejsze staje się środowisko seniorów, zgrupowanych dzięki temu, że bardzo rozwijają się uniwersytety trzeciego wieku. Jest ich w tej chwili już w Polsce około 600. To jest zdecydowanie więcej niż jeszcze parę lat temu. Że powstają w gminach rady seniorów, gminne rady seniorów. W ilu gminach są takie gminy? Trudno mi w tej chwili na to powiedzieć, wiesz, bo około 200 gmin. A gmin jest 300 z jakimś hakiem? Nie, jest 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca, przepraszam. Tak. Więc to jest kropla w morzu potrzeb i na pewno tak jest, że nie narodził się ruch Szarych Panter, który walczył o prawa osób starszych w Ameryce, właśnie wychodząc na ulicę ze sztandarami, przeciwstawiając się aktywnie dyskryminacji. Ja może tutaj powiem, że 12 lat temu prowadziłam badanie dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek. To było chyba pierwsze takie duże badanie i ankietowe, i przy udziale ekspertów w Polsce realizowane. I kiedy jeździliśmy 12 lat temu po różnych miejscowościach i rozmawialiśmy ze środowiskiem osób starszych, pytając, czy czują się gorzej traktowani, dyskryminowani, to odpowiedź była nie. Dlatego, że dyskryminacja, samo to słowo było niezrozumiałe, było mocno przypisane do kwestii pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej. Natomiast też było postrzegane przez osoby starsze jako dodatkowe piętno, dodatkowa łatka. To nie dość, że jesteśmy starzy, to jeszcze będziemy dyskryminowani. Był bardzo silny komunikat, że jesteśmy dobrze traktowani w rodzinie, w otoczeniu. Rodzaj takiej też dumy i niechęci do mówienia tego właśnie, że w rodzinie coś jest nie tak. Ten święty etos rodziny, która zawsze musi wspierać i być z nami. Szczególnie wydaje mi się, że taki ogląd sytuacji jest nadal w tych mniejszych miejscowościach. Ale to, o czym mówiła Beata, że osoby starsze nie czuły się dyskryminowane,
To się bardzo zmieniło w ostatnim czasie. Właśnie ze względu na to, że ruchy seniorskie coraz bardziej mówiły o swoich prawach, o swoich potrzebach, że się organizowały, że też starały się sobie pomagać. Ze spotkań Rzecznika Praw Obywatelskich, z tak zwanych regionalnych spotkań, Rzecznika Praw Obywatelskich w różnych miejscowościach, Rzecznik odwiedził już 10 wojewódzkich, ponad 40 miejscowości w ostatnim roku. I pewnie wynika, że osoby starsze i środowiska, które je prezentują, zaczynają mówić o dyskryminacji. Ale gdzie się mówi? W małych miejscowościach? W każdych. Skończyło się to, że jeżeli ktoś miał świadomość swoich praw, to był w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. Odwiedzamy również mniejsze miejscowości. W ostatnim choćby tygodniu byliśmy w województwie małopolskim i odwiedziliśmy tam, gdzie szczególnie mówiliśmy o osobach starszych. To był Miechów, niewielkie miasto, które opracowało też we współpracy z Towarzystwem diagnozę pod kątem sytuacji osób starszych, ale mówiliśmy też w Nowym Sączu, gdzie były reprezentacje z kilku powiatów środowiska seniorskiego, czy wreszcie w małej gminie 5000 Słopnice w powiecie limanowskim. Ale na co przede wszystkim zwracają uwagę organizacje seniorskie? Na co się skarżą? Po pierwsze, na brak dostępu do specjalistycznych usług medycznych, a konkretnie do geriatrów. Z naszej konstytucji wynika, że szczególnie ochrona zdrowia powinna szczególną uwagę poświęcić kilku grupom. To jest dzieciom, osobom z niepełnosprawnością, kobietom ciężarnym i osobom starszym. I proszę zobaczyć. A pamiętają panie, ile razy się to zapowiadało? To znaczy, tak naprawdę nie wiem, czy się zapowiadało to, że Rzecznik Praw Obywatelskich... Mówię o Rzeczniku, tylko miały powstawać oddziały geriatryczne. Nie jeden minister zdrowia walił się w pierś, mówiąc, że na pewno, bo społeczeństwo się starzeje i trzeba. Efekt mamy taki, że mamy w Polsce 2600 pediatrów, pani lekarek, i bardzo dobrze, natomiast geriatrów około 300. Podczas kiedy liczba... Na 8,5 miliona osób po 60. Tak. Znaczy ta liczba osób do 18 roku życia i powiedzmy tych 60 plus, a geriatrzy tak naprawdę zajmują się tymi 80 plus, zaczyna się wyrównywać. Tak? Więc to, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że potrzebnym jest geriatra, do czego on jest im potrzebny i że to, że go nie ma, to jest ograniczenie ich praw. To już jest, to się ewidentnie zmieniło. Kolejną sprawą, na którą zwracają uwagę, to to, że nie ma wsparcia takiego dziennego chociażby dla osób cierpiących na demencję i na choroby tak zwane neurodegeneracyjne, czyli na przykład chorobę Alzheimera, co powoduje, że te osoby są pozostawione często same sobie, ale to powoduje też, że rodziny, opiekunowie są pozostawieni sami sobie i że nie mają wsparcia opiekunowie. To się zwraca również szczególną uwagę. Ale dyskryminacja osób starszych to jest również dyskryminacja na rynku pracy. Tak? To nieprzyjęcie do pracy ze względu na wiek albo zwolnienie ze względu na wiek to jest dyskryminacja. Niewysyłanie na szkolenia. Czy wreszcie to jest również nieludzkie i poniżające traktowanie w wielu jednostkach specjalistycznych, które mają tym osobom służyć pomocą. No, nie będę przywoływała przykładu do DPS-ów, ale... Ale mam ostatnio przykład szczególnie bulwersujący. Co prawda to jest chyba o takim statusie prywatnego ośrodka, ale ten ośrodek, gdzie działy się rzeczy dramatyczne i drastyczne, i prokuratura w tej chwili sprawdza, czy część pacjentów tego ośrodka, czy też pensjonariuszy nie umarła z głodu. To było coś takiego, czego ja w życiu sobie nawet nie potrafiłam wyobrazić, że możemy badać taką sytuację. Tak, no, trudno jest o tym mówić, ale to jest prawda. Tak? To ośrodki, które były powołane do tego, żeby tym ludziom służyć pomocą. Najgorszą sytuację w Polsce mają osoby starsze, niesamodzielne, samotne na wsi. To jest, często są to dramatyczne
dramatyczne przypadki właśnie osób albo samotnych, albo osamotnionych, bo nawet jeżeli rodzina jest, to ona jest gdzieś daleko, ona jest w wielkim mieście, albo ona jest bardzo często za granicą. I tutaj no, potrzebne są działania sąsiedzkie, lokalne, żeby tym osobom pomagać. Ale też mam wrażenie, że często to też jest wina w cudzysłowie, chociaż może nie do końca, ośrodków pomocy społecznej, które tak naprawdę bardzo często zajmują się biurokracją, pisaniem papierów, natomiast jakby nie wychodzą zza biurka, jeżeli to robią, to dość rzadko. Ja mam takie wrażenie, że pracownik pomocy społecznej przede wszystkim powinien biegać po tej gminie i szukać osób, którym trzeba pomóc, bo te starsze osoby do niego nie przyjdą. Raz, że nie wiedzą, że mogłyby przyjść, a z drugiej strony bardzo się wstydzą szukać pomocy, bo tak z tymi starszymi osobami jest. To jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że te osoby często nie chcą rozmawiać z kimś, kto reprezentuje władzę, kto jest urzędnikiem. Że chętniej porozmawiają właśnie z kimś, są nieufne, są zamknięte. Mało tego, czują się... nie chcą się przyznać też do tego, jak jest im ciężko, że potrzebują pomocy. I że rodzina zawiodła. I tutaj potrzebna jest szczególna delikatność i umiejętność rozmowy, tak, i dotarcia też do tych osób. Może prędzej dotrze właśnie sąsiadka, przyjaciółka, może pani ze sklepu. Może tutaj dodam, że język... język pomocy społecznej i usług dla osób starszych jest językiem bezosobowym, gdzie osoby starsze są beneficjentami, coś im przysługuje lub nie. Natomiast nie jest to język oparty na więzi, na poczuciu, że osoba starsza jest cały czas członkiem społeczności lokalnej. W Szwecji model dostarczania usług mocno opiera się na tym, że to osoba starsza wybiera, dokonuje wyboru, z jakich usług chce skorzystać. U nas w systemie pomocy społecznej. Osoba... Dostanie pani to, albo dostanie pani tam. Kwalifikuje się lub nie. To o tym wszystkim porozmawiamy zaraz po skrócie wiadomości i będziemy dalej wędrowały wraz z osobami starszymi po ich problemach. Weekend Radia Tok FM. No. Ale w jakimś momencie podobno. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. A Janek i Witek był żona twardzie nisko i spadła. W jakim szczęście, bo ludzie... Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak chętnie. Sergiusz Piotrkowski. Polska, Francja i Niemcy są za przekazaniem nadwyżek wołowiny uchodźcom. Ministrowie rolnictwa tych trzech państw wspólnie wezwali do wdrożenia programu humanitarnego, dzięki któremu nadwyżki w Unii Europejskiej trafią właśnie na potrzeby uchodźców. Według opublikowanego dziś komunikatu resortu rolnictwa Francji takie wspólne stanowisko zostało uzgodnione w piątek podczas spotkania szefów resortów w ramach Trójkąta Weimarskiego. Blisko 500 imigrantów sforsowało nocą ogrodzenie okalające hiszpańską enklawę w Maroku, miasto Melilla. 100 osobom udało się dotrzeć do tamtejszego ośrodka przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Osobom, które chcą przedostać się do tego ośrodka w zamian za łapówkę, pomagają zarówno mieszkańcy przylegającej do granicy dzielnicy chińskiej miejscowa mafia, a nawet niektórzy funkcjonariusze marokańskiej policji. 38 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął
imię Jana Pawła II. Z tej okazji w krakowskich Łagiewnikach konsekrowano dziś kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Kościół znajduje się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, który jest częścią Centrum Nie Lękajcie Się, zlokalizowanego na terenie po dawnych zakładach sodowych Solwaj, w których podczas okupacji niemieckiej pracował Karol Wojtyła. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jest niepełnosprawny syn z mężem, który ma ze starości fisia, ale ona tam za nim nie tęskni, przecież wiadomo. No. A więc dzwonić. I wracamy do problemów osób starszych, takiego rodzaju raportu, do którego sprowokował mnie m.in. rzecznik praw obywatelskich, który zajmuje się, zresztą nie tylko on, podobnie jak organizacje pozarządowe, osobami starszymi. Pani Beato, pani zaczęła mówić o Szwecji. Ja zawsze uwielbiam takie przykłady, kiedy gdzieś coś można zrobić, chociaż one mi podnoszą ciśnienie w sposób totalny, dlatego zastanawiam się, dlaczego u nas na przykład nie zawsze się daje. Tak, dla mnie też zawsze przykłady zagraniczne są bardzo inspirujące. Powiem o jednym przykładzie też z Londynu, który pokazuje, że czasami to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia pomysłu, to jest kwestia jakiejś innowacji, połączenia zasobów w odpowiedni sposób. W Londynie zaobserwowano, zresztą nie tylko w Londynie, w Warszawie też, dużą modę związaną z bieganiem. To jest bardzo popularne, że ludzie biegają. Biegają trochę bez celu. Wstają rano, wychodzą, biegają po mieście. I ktoś wpadł tam na pomysł, lokalna organizacja, aby na trasie tych biegaczy zlokalizować osoby starsze samotne i aby to poranne bieganie było powiązane z dostarczaniem zakupów z odwiedzinami u osób starszych, a osoby starsze samotne przygotowano do roli takiego coacha, trenera, który motywuje osoby biegające do tego, aby dalej biegały. I w tą akcję włączyło się kilkaset osób, trwa już to od kilku lat i ten cały mechanizm powstał w wyniku zaobserwowania pewnych trendów. Moda na bieganie, bieganie bez celu, a gdzieś są ludzie potrzebujący. I ja myślę, że to jest jakby bardzo ważne, pokazywać nie tylko to, co nie działa i problemy, ale też w jaki sposób one mogą być rozwiązane. Pokazywać, co zrobić, żeby działało, ewentualnie co zrobić, żeby niekoniecznie trzeba uzdrowić cały system. Już o nim porozmawiamy później. Natomiast uzdrowić sytuację w jednej kamienicy, w jednej dzielnicy, w jednej gminie i pokazywać te przykłady. Ja może powiem o jednej inicjatywie z Opola. To jest działanie Haliny Pięty, osoby już na emeryturze, po 60, która się zgłosiła do naszego programu Seniorzy w Akcji, który prowadzimy wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, z takim pomysłem, aby uruchomić międzypokoleniowy wolontariat, który wesprze osoby najstarsze, osoby samotne, które nie wiedzą, gdzie szukać informacji. I udało im się zbudować zespół 30 wolontariuszy, starszych i młodych, którzy prowadzą taki telefon życzliwości, telefon zaufania. To, co ciekawe, też doszło tutaj do takiej synergii zasobów, bo równolegle pracowaliśmy z Radą Seniorów z Opola i połączyliśmy Radę Seniorów właśnie z Haliną Piętą i z Urzędem z Opola. I ten telefon, który miał być działać tylko na jednym osiedlu, obejmuje teraz całe miasto. Urząd Miejski udostępnił lokal, opłacił telefon, więc od prostego pomysłu i obywatelskiego działania zebrania wolontariuszy powstała bardzo profesjonalna usługa, która obejmuje całe miasto. Podobnie jedna międzypokoleniowa grupa, która zawiązała się wokół pasji, jaką jest taniec flamenco, kultura Andaluzji. Osoby starsze i młode spotykały się, żeby właśnie gotować, poznawać kuchnię, poznawać taniec, muzykę Andaluzji. Stwierdziły, że chciałyby się tym swoim doświadczeniem z kimś podzielić i Marta,
także na emeryturze razem z młodą tancerką flamenco Olgą, udały się do Domu Opieki Wesołej, proponując, aby w te działania włączyć osoby najstarsze, i organizują tam właśnie warsztaty malowania, wachlarzy, wieczory andaluzyjskie. Więc z takich pasji i z oddolnych inicjatyw często są uruchamiane działania, po pierwsze, bardzo blisko człowieka, tak, gdzie w centrum jest człowiek. I ja zawsze jakby też to podkreślam, że osoby starsze przez całe swoje życie budowały coś w swoim miejscu zamieszkania, tworzyły tą społeczność, i nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy ze względu na wiek nagle zostają z tej społeczności wypchnięte i zamknięte we własnym domu. We własnym mieszkaniu. Ale też się zastanawiałam tak, z jednej strony takie inicjatywy są niezwykle potrzebne, tylko obawiam się, że cały problem tkwi również w takiej biedzie ludzi, którzy są w wieku starszym. To są i niskie emerytury, i właśnie brak dostępu do opieki zdrowotnej, a jak jest ktoś chory, to też jakby koszty utrzymania jego życia gwałtownie się zwiększają, w związku z tym popada w coraz większe kłopoty finansowe. I tak się zastanawiam, czy to nie jest to akurat największym problemem. Ja myślę, że największym problemem to jest to, że nasze działania na rzecz takie wspierające osoby starsze i ich rodziny mają charakter wyspowy. To znaczy właśnie mamy świetną inicjatywę w Opolu, mamy świetną inicjatywę w Stargardzie Szczecińskim, mamy diagnozę, co trzeba osobom starszym w Miechowie. Mamy spółdzielnię socjalną w Małych Słopnicach w powiecie limanowskim, która świadczy również usługi dla osób starszych. Tylko że to nie jest tak, żeby zmienić sytuację, potrzeba jest całej sieci działań na poziomie lokalnym. I dlatego nasza komisja przygotowała takie opracowanie System Wsparcia Osób Starszych w Środowisku Zamieszkania, gdzie proponujemy pewne systemowe spojrzenie. A jak ono miało wyglądać? Znaczy, eksperci nasi pod kierunkiem pani profesor Szetur-Jaworskiej, która współprzewodniczy komisji. I która być może dzisiaj pojawi się w naszej audycji, ale mówię być może, bardzo mi przykro, bo ma inne obowiązki, ale obiecała, może się uda. Miejmy nadzieję, jak nie teraz, to może następnym razem. W każdym razie eksperci wyszli od potrzeb osób starszych i wyodrębnili 7 obszarów tych potrzeb. To jest bezpieczeństwo ekonomiczne, to jest zdrowie, opieka, to jest bezpieczeństwo w środowisku zamieszkania, to jest czas wolny, edukacja i mieszkalnictwo, również bardzo ważne. I w ramach tych obszarów określili dziedziny, określili, co trzeba zrobić, żeby w środowisku lokalnym wszystkie te działania składały się na sieć wsparcia, takiego kompleksowego wsparcia, które spowoduje, że osoba starsza będzie mogła jak najdłużej pozostawać w miejscu swojego zamieszkania, wśród sąsiadów, w środowisku lokalnym, w swoim mieszkaniu. Co znaczy określenie sieć wsparcia? Organizacje, wolontariusze, wszyscy. To jest zarówno policja, która może informować o tym, jak się zachowywać, jak tworzyć bezpieczeństwo, jak się zachowywać, jak sąsiedzi również mogą pomagać osobom starszym, żeby było bezpiecznie. To jest transport lokalny, to jest ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych, ale z zapewnieniem możliwości przyjechania i do niego dojechania i powrotu. Pana usługa od drzwi do drzwi. Tak. To są posiłki. To jest zapewnienie posiłków tym, którzy są samotni, nie mogą gotować. To jest teleopieka. To jest przygotowanie mieszkań, adaptacja mieszkań dla osób, które tracą samodzielność, które potrzebują innej podłogi, żeby przy upadku nie złamały sobie czegoś, żeby miały przystosowaną łazienkę, tak żeby ona była dla nich pożyteczna i nie stwarzała im dodatkowych barier. To są właśnie usługi opiekuńcze, to są również usługi zdrowotne.
To jest na przykład to, co spotkaliśmy właśnie w ostatnim tygodniu wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w Miechowie, że osoby, które wychodzą ze szpitala, starsze, które wychodzą ze szpitala, mogą być odwiedzone przez rehabilitanta, psychologa, logopedę u siebie w domu, mhm. i na miejscu, u nich w domu odbywa się rehabilitacja i wsparcie. A nie... Bo wiadomo, że on nie dojedzie gdzieś do jakiejś przychodni. Albo nie dojedzie, albo czy na przykład na co zwracali mhm. uwagę psychologowie, zupełnie inaczej jest rozmawiać z całą rodziną. Mhm. Bo wtedy widać też, jakie są problemy w rodzinie i jak można pomóc całej rodzinie, a nie tylko z jedną osobą. Mhm. To jest zapewnienie również właśnie właściwego wsparcia medycznego też osobom starszym. Czyli sieć to jest to wszystko ważne, razem. Tak? Ważna jest taka koordynacja tych usług, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy osoba starsza staje się niesamodzielna, rodzina próbuje rozpoznać te wszystkie ścieżki, co przysługuje jej, co przysługuje z pomocy społecznej, jakie zasiłki, jakie leczenie, jakie są uprawnienia. I to tak naprawdę brakuje jednego źródła informacji, takiego wsparcia i pokierowania tej rodziny, przygotowania jej do objęcia opieką osoby starszej. Ale tu warto też powiedzieć, że te kręgi wsparcia to są działania nie tylko instytucji, które są w środowisku lokalnym, ale są to kręgi, które my budujemy przez całe życie. Kręgi, w których my przez całe życie funkcjonujemy. To jest z jednej strony krąg rodzinny, krąg przyjaciół, krąg ludzi, z którymi coś robimy. I inwestycja w te kręgi, które później stają się naszymi kręgami wsparcia, bo mamy zbudowane relacje z rówieśnikami, z ludźmi młodymi, z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. To jest najlepsza inwestycja na starość, a badania pokazują, że 85% osób starszych, ich aktywność koncentruje się w kręgu domowym. I to sprawia, że w sytuacji, kiedy rodzina przestaje być wydolna opiekuńczo, a ten proces zachodzi ze względu na migracje zarobkowe, ze względu na to, że pracujemy dłużej. Złe relacje, które się zdarzają. Złe relacje, to taka osoba zostaje sama i nie ma nawyku uczestnictwa w społeczności lokalnej, sięgania po pomoc, bycia częścią. Bycia z kimś oprócz właśnie najbliższych. Tak. Ale panie cały czas mówią rodzina, rodzina, a ja się zastanawiam, co się stało z tymi naszymi rodzinami, że nawet dla rodzin, ja już nie mówię dla społeczeństwa, dla ludzi z zewnątrz, dla rodzin osoby starsze stają się coraz bardziej przezroczyste. Tak jakby nie mamy czasu, mamy czas na wszystko, na pracę, na to, na tamto, że tak powiem, a babcia zawsze na końcu. Oj, to może jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli ta babcia jest gdzieś tam tak na... w jakimś, nie mieszka z nami, to może nam się wydawać, że jeśli ona ma swoją rentę, jest samodzielna, jest zaopiekowana, to właściwie nas nie potrzebuje, tak? A z drugiej strony często jest tak, że jest z nami, przychodzimy zmęczeni z pracy i babcia po prostu przeszkadza, starsza osoba przeszkadza. Znaczy ponad połowa osób starszych mieszka w jednopokoleniowych gospodarstwach, czyli taka wizja gospodarstw wielopokoleniowych to już jest przeszłość. To może właśnie stąd samotność tych osób. Myślę, że z naszego zabiegania tych, którzy są rodzinami, tak też ta odległość, na którą wcześniej zwracałam uwagę, to, że to